Trudnym zadaniu, jakim jest namierzanie, identyfikowanie osób potrzebujących pomocy i docieranie do nich ze wsparciem, aby nikt w tym procesie nie pozostał sam. Bo tworząc właśnie taki łańcuch pomocy i tworząc te kręgi wsparcia, sprawiamy, że ani rówieśnicy nie pozostają sami ze swoimi problemami, ani nauczyciele nie borykają się z tak dużym poczuciem osamotnienia i takim przeczuciem, że wszystkie te kryzysy spoczywają wyłącznie na ich barkach. Wsparcie dostają też rodzice, wsparcie dostają również specjaliści, którzy pracują z osobami ze szkoły, na przykład gabinetowo. Żeby to wszystko się udało i żeby to wszystko się toczyło w miarę gładko, potrzebne jest dokładne rozpoznanie tego, jakie mamy zasoby w szkole. Kto w ogóle, na kim można się opierać, które osoby, które instytucje w szkole i w ich otoczeniu są pomocne. Szkoły, które przystępują do projektu, mogą wspólnie z nami albo dzięki wsparciu projektowemu nie tylko namierzyć te zasoby, ale także je rozbudowywać, bo poprzez program szkoleń dostarczamy uczniom, nauczycielom, koordynatorom, a także rodzicom solidnej wiedzy, a także umiejętności z zakresu udzielania wsparcia, prowadzenia takich wspierających rozmów, prowadzenia rozmów, które przekierowują na specjalistę. Uczymy, w jaki sposób można zidentyfikować zagrożenie i ocenić ryzyko wstępnie. Wreszcie, łącząc te potencjały i tworząc na przykład te lokalne partnerstwa, które pomagamy szkołom tworzyć w projekcie, mapujemy zasoby i w realny sposób sprawiamy, że szkoła też otrzymuje wsparcie w tych trudnych sytuacjach, więc poruszamy się po tych kręgach od ucznia w problemie aż do specjalisty, podążając za różnego rodzaju procedurami, które są w szkole potrzebne, bo w sytuacjach trudnych procedury pomagają nam szybko i skutecznie działać, ale także to robimy coś bardzo ważnego, mianowicie robimy taką naprawdę solidną profilaktykę opartą o wspieranie środowiska wychowawczego, tak aby szkoła stawała się jeszcze bardziej przyjaznym miejscem, życzliwym, w którym rozmawiamy o problemach, w którym wspólnie szukamy rozwiązania i w którym nikt nie pozostaje samotny. Taka uczniowska interwencja, to bardzo ważne, żeby to powiedzieć, przede wszystkim ma być bezpieczna, bo błędem byłoby obarczanie uczniów zbyt dużą odpowiedzialnością za to, co się dzieje w szkole i za rozwiązywanie problemów. Dlatego uczeń pozostaje uczniem, nie zastępuje specjalisty, nie zastępuje rodziców, ale może zrobić coś niezwykle ważnego. Ponieważ uczniowie jako pierwsi wiedzą o tych problemach, mogą zainicjować kontakt i mogą poprowadzić wspierającą rozmowę. A kiedy ocenią, że rzeczywiście sytuacja jest trudna, to pełniąc rolę edukatora albo przekierowując po prostu taką osobę do źródła pomocy, wskazują, gdzie profesjonalną pomoc można odebrać. To wsparcie emocjonalne, psychoedukacja, która dotyczy nie tylko tych liderów wsparcia rówieśniczego, którzy przechodzą przez cykl szkoleń, ale też psychoedukacja prowadzona we wszystkich klasach w szkole sprawia, że ta tajemnica albo jakieś takie odium, no właśnie tajemnicy tudzież rówieśniczej zostaje przerwane i wtedy możemy się z tymi problemami mierzyć i jest to odpowiedzialność nas wszystkich. I jest to dla uczniów rzecz bardzo atrakcyjna, ponieważ mogą w ten sposób radzić sobie z poczuciem własnej bezradności, bo widzą, jak wiele osób często ma kłopoty zdrowotne, jak bardzo potrzebuje pomocy, natomiast też ciężko jest patrzeć i nie móc nic zrobić w takiej sytuacji.
Więc podstawowym celem w naszym projekcie jest to, aby ta pomoc przychodziła jak najszybciej, żeby była trafna, żeby była bezpieczna zarówno dla osób, które tej pomocy udzielają, jak i dla osób, które tą pomoc odbierają. No i żeby oczywiście łączyć różnego rodzaju potencjały dostępne w otoczeniu ucznia. I w tym momencie ja oddam głos naszym gościom, ponieważ dzisiaj na konferencji u nas tutaj w naszym studiu są młodzi ludzie z Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer i mam do Was pytania, bo jesteście osobami, które na co dzień są zanurzone w tym sosie relacji uczniowskich. Powiedzcie mi proszę, z jakimi wyzwaniami i trudnościami mierzy się obecnie młodzież, tak na podstawie Waszych doświadczeń i codziennych rozmów z rówieśnikami? Tak bardziej z codziennych doświadczeń to zauważalnym problemem jest brak zrozumienia ze strony niektórych nauczycieli. I tutaj jest mowa głównie o wyrażaniu siebie, ale też o samym stylu bycia nastolatka, jeśli mogę to w ten sposób określić. A kolejnym dużym problemem są ludzie z drugiej strony muru, bo to też jest młodzież, więc to wszystko zależy od wielu czynników. To zależy od tego, jakie kto ma relacje z rówieśnikami, czy ma lepsze właśnie z rówieśnikami, czy z dorosłymi lepiej się dogaduje, bo te problemy są głównie personalne. Ciężko je tak, jeśli opisywać je ogółem, to jest wszystko po prostu. No jednak tych wyzwań jest bardzo dużo. Często to jest nawet w domu. Zaczyna się praktycznie od domu, gdzie dzieci, młodzież nie mają wsparcia w domu od rodziców. Potem może się to po prostu przekształcać dalej. Tak samo jak Bartek powiedział, rówieśnicy niestety, to jest bardzo przykre, ale też sprawiają, że młodzież czuje się czasami bardzo źle. No i zamiast pomagać, to pogarszają tę sytuację. Nauczyciele. Wyzwań jest bardzo dużo poprzez niezrozumienie, obrażanie do różnych innych nieprzyjemnych. No i właśnie wyzwanie jest też takie, że jesteśmy osamotnieni czasami i nie wiemy tak naprawdę, gdzie szukać tej pomocy, bo tak jak było pokazane na tym filmiku, no niestety ta droga do pomocy czasami jest naprawdę długa, no i trudna. I czasami no po prostu my jako młodzi ludzie czasami nie wiemy tak naprawdę odkąd zacząć i gdzie szukać tej pomocy. Tak samo rodzice są bardzo ważnym tak naprawdę elementem, tak jak było też na filmiku. No i niestety jeżeli, tak jak było pokazane, oni czasami sprawiają tak jakby przeszkodę zamiast pomagać, to no, na odwrót działają. Myślę, że też mogą być tym wszystkim pogubieni, bo to nie też jest proste po prostu, nie? Na czacie jedna osoba zwróciła uwagę, że jednym z tematów, który jest ważny dla nastolatków, dla młodzieży, jest wygląd i że na tym tle można łatwo zranić takie osoby. Czy tak uważacie? Czy w ogóle wizerunek siebie, postrzeganie siebie jest problemem w tym momencie? Tak, i właśnie często tutaj jest ten moment, kiedy często rówieśnicy zamiast nam pomagać działają odwrotnie, dlatego że najczęściej to właśnie, jeżeli chodzi tak naprawdę o taki wygląd zewnętrzny, nawet czy ubiór, to no czasami w szkole, ale w szkole to najbardziej jest wtedy, kiedy jest niedostosowany tak naprawdę ubiór do miejsca, ale właśnie rówieśnicy często się śmieją po prostu z wyglądu, że ktoś, nie wiem, czasami są sytuacje, gdzie ktoś ma krzywe zęby czy coś takiego, no i z różnych powodów na przykład nie może mieć założonego aparatu, bo wiemy, że jednak to są ogromne koszty, no i niestety nie każdego stać. I w takich momentach często zamiast pomóc jakoś, to się zaczynają wyśmiewać, a nawet ze zwykłego ubioru, bo wiemy, że każdy ma tak naprawdę inne ja, no i
każdemu podoba się coś innego i każdy ma prawo ubrać się tak, jak chce, no a niestety często jest za to wyśmiewany. A powiedzcie mi, czy łatwo jest stawiać opór takim osobom, które no, są w pewnym sensie dręczycielami, którzy wywołują trudne emocje? Czy łatwo jest stawiać opór? I drugie pytanie, czy można to robić w pojedynkę, wspierając taką osobę, która no, jest w pewnym sensie dręczona przez rówieśników? To zależy od specyfiki sytuacji, ale z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że da się poradzić sobie samemu, tylko to nie jest proste i nie jest szybkie. A bardziej pytanie moje dotyczy, czy w tym pomaganiu samemu sobie ułatwiłaby sprawę sytuacja, kiedy macie osoby w szkole, na które możecie liczyć? Zdecydowanie. Takie, które mają umiejętności komunikacyjne, narzędzia do tego, żeby tych konfliktów nie generować, nie przepychać się w tym dokuczaniu, tylko pokazać inną perspektywę w ramach budowania tutaj wsparcia i współpracy. Co o tym myślicie? To zdecydowanie ułatwia proces radzenia sobie z taką sytuacją, bo też jeśli działamy samemu, to też działamy często metodą prób i błędów, co zadziała, co nie zadziała. Chwytamy się brzytwy, a w takiej sytuacji mamy od góry bardzo profesjonalne wsparcie, jeśli ta osoba, która miałaby pomóc, ma taki szeroki zakres wiedzy, jeśli chodzi o komunikację. I często jest też takim wsparciem nie tylko zewnętrznym, że pomaga nam tak jakby na zewnątrz, ale bardzo wspierają nas takie osoby tak naprawdę w poczuciu właśnie własnej wartości. A czy takie... Jest tam jedna z osób, która się zaangażowała, więc chciałam wam powiedzieć, bo nie wiecie tego, że pojawiła się tam właśnie taka kwestia, że młodzież często w związku z tym odczuwa pewną izolację w grupie. Czy widzicie to rzeczywiście? Są młode osoby, które się izolują, ponieważ nie czują tej akceptacji samych siebie, swojego wyglądu? No są takie osoby i tworzą się też przez to różne grupki, ale jak ktoś się nie wpasuje w grupkę, no to zostaje bez grupki. Ale też są osoby, które same to wybierają. Może tak po prostu wolą, ale to też zależy od osoby. Wszystko zależy od osoby. Ale osoby, które są faktycznie odizolowane, znam też takie osoby, pewnie Maja też zna, to po prostu się to dzieje i to jest kwestia problemu akceptacji otoczenia. Maja, chciałabym cię dopytać, czy w kontekście takich trudnych sytuacji można śmiało powiedzieć, że uczniowie, którzy trafiają do waszej szkoły, mają rozwinięte umiejętności komunikacyjne, takie, żeby nie generować sytuacji trudnych, problemów, kryzysów, żeby nie podkręcać. Czy ludzie mają takie umiejętności, młodzież? Mają i to naprawdę duże i często sobie nawet nie zdają z tego sprawy, bo czasami właśnie taka umiejętność to jest po prostu bycie przy kimś i naprawdę to działa i po prostu rozmawianie z tą osobą i nawet czasami nie trzeba widzieć, że coś jest nie tak, żeby komuś pomóc. Po prostu pomagamy samym byciem. No i tak jak u mnie na przykład w szkole, moja nowa klasa, bo jestem w pierwszej klasie i od września właśnie mam nową klasę. I naprawdę jestem bardzo zadowolona, bo każdy jest tak naprawdę inny. Każdy ma swój styl, każdy ma inne tak jakby ja, totalnie inne światy. A jednak wszyscy się dogadujemy i działamy razem. I wspieramy siebie, bo właśnie czasami mamy bardzo trudne przypadki i sytuacje, takie naprawdę trudne, ale jesteśmy dla siebie bardzo dużym wsparciem. No i nie wszyscy mamy takie duże doświadczenie, bo niektórzy naprawdę w takim pomaganiu sobie interesują się tym i
uczą się o tym, ale niektórzy po prostu nic nie wiedzą o tym albo wiedzą bardzo mało i po prostu są. I po prostu to bycie jest naprawdę dużym wsparciem. Ostatnie pytanie do Was. Czy w szkole oczywistym jest wiedza na temat tego, że różnorodność może być wspaniała, różnorodność ludzi? Czy to jest oczywista rzecz, na której budowane są relacje w szkole? Akurat w mojej szkole aktualnej jest to dosyć oczywiste, chociaż mówiąc o doświadczeniach z podstawówki, z rówieśnikami, to by się nie pokryło. Ale aktualnie, patrząc też na innych znajomych z innych liceów, jest to dużo, dużo szerzej, jakby to dużo, dużo szersze jest grono osób, które o tym wie w szkołach średnich niż w podstawowych. Mówię to z obserwacji. Czyli waszym zdaniem warto promować tą wspaniałość różnorodności jako ogromny zasób szkoły? Tak. I moim zdaniem to właśnie też bardzo zależy od dojrzałości młodych ludzi, dlatego że po prostu no, każdy ma trochę mózg, inaczej każdemu działa i inni naprawdę uważają to, że jest okej i im się to podoba, bo gdybyśmy byli wszyscy tacy sami, to by naprawdę ten świat był nudny i po prostu to nie byłby świat, dlatego że wszyscy by funkcjonowali tak samo, robiliby to samo, wyglądaliby tak samo, a tak to czasami może nam się na przykład sukienka kogoś spodobać albo spodnie i to jest bardzo fajne i okej. Czyli w różnorodności się rozwijamy. Tak, bardzo się rozwijamy, nowe pasje i tak dalej. I sukienki. I dlatego myślę, że popierając stanowisko dzieci, warto zwrócić uwagę na to, że dzieci i młodzież szanują różnorodność, widzą w tym zasób i my dorośli powinniśmy brać z nich przykład. Nie tylko w obszarze tego, że my dorośli możemy być różnorodni i przez to wspaniali, ale że tę przestrzeń pozostawiamy wszystkim osobom, z którymi współpracujemy i pracujemy na terenie szkoły. Co Wy na to? Zdecydowanie tak.